Serdecznie pozdrawiamy naszych przyjaciół z programu Wstajemy, a my mamy taki podgląd i już widzimy, że oni są po robocie. Chyba tak? Czy jeszcze do nich wrócimy? Nie, już nie wracamy. Tak, ale mają przepis na naleśniki Republiki, więc polecamy. To jest przepis, z tak, którego wychodzi 35 sztuk. Widzę. Góra. Mało, no ale zawsze coś na początek dnia można, nie? Dlatego zawsze robimy bez ciebie. W związku z tym, że zamiecie śnieżne jakieś zbliżają się, to ja przyniosłem, tak siedzę, upija mnie trochę taki gadżet. No, no, co ty tam masz? O, przyniosłem, proszę Państwa, coś takiego. Podkręcić temperaturę. Ale nie za bardzo, bo prąd coraz droższy. A no, to no to umówmy się, że na dwójkę. Na bezpieczne. Na razie ustawimy. Tutaj masz taką kropeczkę. Widzisz, na niebieska. Niebieską kropeczkę. Proszę Państwa, bo nawet termostaty wiedzą, czy się na niebieskich głosuje, czy na czerwonych. Jak na niebieskich, to na 2,5, a jak na czerwonych, to cieplej prawie będzie. Ja to się zastanawiam, Karolu, co ty jeszcze możesz mieć w tej marynarce, bo ona jest przepastna. Jak ona, proszę pana, takie rzeczy nie. Kubek Republiki, 35 naleśników. Mleko, jajka. Karol tak wyciąga po kolei, nie? 3 jajka. Proszę bardzo. I garnek, proszę bardzo. Ja to bym na czerwone ustawiał. U Karola jest na czerwone. No, także podkręcamy atmosferę, także dlatego, Karol, jesteś naszą inspiracją. Dziękuję. Co ty masz w tej marynarce, jest, jeszcze powiedz. Dziękuję bardzo. Przyjdzie czas, że odsłonię moją marynarkę. Przepast. Ale nawet Państwo nie wiedzą, ile w marynarce Dariusza Wrzoska się może zmieścić informacji. Jest już z nami. Dzień dobry, bardzo wiele. Zauważyliście, że Darek, tak? Zauważyliśmy, ja tylko myślałam, że może będziesz próbował Darka wyciągnąć. Że Darka wyjmę. Podkręcisz mnie troszeczkę. Odkręcam, uwaga. Już się chyba nie da, już chyba się Darka bardziej podkręcić nie da. Oj. 4,7. Jaka ocena dzisiaj? 4,7, proszę pana. Nie? 4,7, bardzo wysoko oceniliśmy dzisiaj. No to czerwony pasek. No to będziemy mieli, słuchajcie, może rzeczywiście zostawmy sobie to w studio, taki będzie nasz podkręcacz atmosfery. 4,7 Dareczku, poprosimy o informację. Dobrze, to ja zacznę od meczetów. Jak Państwo wiecie, w takich krajach jak Niemcy i Francja, to one stały się ostoją radykalizmu islamskiego. W Warszawie ma powstać trzeci meczet i ma go zbudować Muzułmańska Fundacja na Rzecz Edukacji i Integracji. A jako, że to kontrowersyjna organizacja, to sprawą zajęli się dziennikarze naszego programu Ściśle Jawne. Ubiegły rok fundacja zamknęła z zyskiem w wysokości blisko 115 tysięcy złotych, wykazując przychód z działalności statutowej w wysokości prawie 138 tysięcy złotych. Jednak inwestycja na Ochocie ma zostać z finansowania zdatków. I tu pojawiają się bardzo poważne wątpliwości. Do wpłaty środków na budowę meczetu zachęca m.in. Jordańczyk dr Amiad Kursza, określany jako sympatyk terrorystów. Wasi bracia i siostry z Polski i z Muzułmańskiej Fundacji Edukacji i Integracji chcą zbudować w stolicy Warszawie wielki meczet, szkołę, przedszkole, siedzibę władz koranicznych i centrum Dawah. Ma się tam znaleźć również muzeum, żeby zaprezentować nauki islamu nowym wyznawcom, powiedział dr Amiad Korszach. O sprawie jako pierwsza napisała Gazeta Wyborcza, która ujawniła, że w 2016 roku Jordańczyk został zatrzymany na podstawie prawa antyterrorystycznego przez jordańskie służby. Członkiem zarządu i twarzą działalności Muzułmańskiej Fundacji na Rzecz Edukacji i Integracji jest 35-letni Ahmad Omar Hassan Al-Atal. Lekarz pediatra. Z KRS wynika, że jest on również dyrektorem administracyjnym mającego siedzibę we Wrocławiu, Stowarzyszenia Instytut Studiów nad Islamem, założonego przez Ligę Muzułmańską. Sprawdziliśmy. Członkiem zarządu stowarzyszenia jest tam m.in. Bartłomiej Nowotarski, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, jeden z liderów Dolnośląskiego Komitetu Obrony Demokracji. Wielokrotnie na łamach Gazety Wyborczej i portalu OKO.press krytykował rząd PiS. Wysłaliśmy mu pytania dotyczące jego działalności w stowarzyszeniu, jak również na temat fundacji, która zbiera obecnie środki na budowę w stolicy trzeciego meczetu. Nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi. Teraz poproszę Karola o temperaturę na piątkę. Proszę bardzo. Uwaga, jest 5. Jest. Szanowni Państwo, a to w związku z emocjami, które toczą się w kampanii pra
preprezydenckiej w Koalicji Obywatelskiej. Tam Radosław Sikorski razem z Rafałem Trzaskowskim toczą bój o to, kto będzie kandydatem tejże formacji na prezydenta w przyszłorocznych wyborach. Obaj kandydaci chwalą się, że mają doskonałe relacje z administracją amerykańską oraz obaj są zwolennikami związków partnerskich, o czym Radosław Sikorski mówił w ostatnich dniach. Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski w bratobójczej walce o głosy polityków Koalicji Obywatelskiej. Jeden przez drugiego przekonuje, kto lepiej ogra PiS. To będzie rzeźnia. Szef polskiej dyplomacji przekonuje na prawo i lewo, że to on łatwiej zdobędzie poparcie prawicowych wyborców. Łączę w sobie, mam nadzieję, że państwo tak to widzą, wrażliwość i konserwatywną, i liberalną. Więc popatrzmy, jak ta konserwatywna wrażliwość wygląda. Otóż prawicowiec Radosław Sikorski deklaruje chęć podpisania ustawy o zabijaniu nienarodzonych dzieci do 12 tygodnia, co nazywa bezpieczeństwem kobiet. Ślubuję wam, jesteśmy tutaj w naszym gronie, wiemy, jakie jest stanowisko przynajmniej Platformy Obywatelskiej. Do 12 tygodnia bezpieczeństwo kobiet. Nie zadrży mi ręka, żeby taką ustawę podpisać. Minister Sikorski nie zapomina również o środowisku LGBT i zapowiada związki partnerskie. Jeśli chodzi o związki partnerskie, poszedłbym dalej. Jeśli w Sejmie nie powstanie większość, widziałbym tu nawet pole do inicjatywy ustawodawczej, którą prezydent ma. Publicyści oceniają, że jest to tak zwany konserwatyzm bezobjawowy. Ci ludzie są w stanie powiedzieć dosłownie każde kłamstwo, ubrać się w każdą szatę konserwatysty, liberała lub lewicowca, jeżeli tylko będzie to dla nich w danym momencie korzystne. Jednak nie wszystkie spotkania Radosława Sikorskiego są otwarte. W Olsztynie minister wyrzucił dziennikarzy za drzwi. Bez mediów będzie nam się szczerzej rozmawiało. Również partyjny konkurent Sikorskiego, Rafał Trzaskowski, nie słynie z sympatii do dziennikarzy. O tym są te wybory, żeby przez cały czas nie były nam zadawane tego typu pytania. Prawybory w Koalicji Obywatelskiej wchodzą w decydujące starcie. 22 listopada politycy wskażą swojego człowieka w wyścigu prezydenckim. Mimo publicznych utarczek, obu polityków więcej łączy niż dzieli. Paweł Głuch, Republika. Zmieniamy temat. Jutro minie 1000 dni wojny na Ukrainie. Amerykańska administracja, dokładnie prezydent Joe Biden, wydał decyzję i zezwolił Ukrainie na atakowanie celów w głąb Rosji za pośrednictwem amerykańskiej broni dalekiego zasięgu. Taką decyzję Joe Biden podjął niespełna 2 miesiące przed zakończeniem swojej kadencji prezydenckiej. Światowe media mówią tu, cytat, o poważnej zmianie w polityce obecnej amerykańskiej administracji i to na krótko przed jej zmianą. Decyzja ma być następstwem doniesień o przyłączeniu się północno-koreańskich żołnierzy do rosyjskich operacji bojowych. Według światowych agencji medialnych Ukraina ma przeprowadzić pierwsze ataki dalekiego zasięgu już w najbliższych dniach. Wczoraj wieczorem francuskie Le Figaro podało także, że Francja oraz Wielka Brytania dały zielone światło Ukrainie w tej sprawie. A do tej decyzji, do całej sprawy odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dziś w mediach dużo mówi się o tym, że otrzymaliśmy pozwolenie na odpowiednie działania, ale ciosów nie zadaje się słowami. Takich rzeczy się nie ogłasza. Rakiety same przemówią, koniecznie. Rakiety sami za siebie skażą. 10 osób zginęło, 52 zostały ranne, w tym dwoje dzieci. To efekt rosyjskiego ostrzału w mieście Sumy. Tam został trafiony 9-piętrowy budynek mieszkalny. Ratownicy walczyli z pożarem, który strawił kilka samochodów oraz ewakuowali mieszkańców ze zniszczonego budynku. O skali ataku mogą świadczyć powybijane okna i uszkodzona fasada tegoż budynku. Do ataku w Sumach doszło dzień po ostrzale ukraińskiej infrastruktury energetycznej, w tym zmasowanym ataku. Według ukraińskich władz Rosja wykorzystała 120 rakiet i 90 dronów. Pierwszego grudnia w Warszawie na Placu Zamkowym punktualnie o godzinie 12 zbiorą się między innymi rodzice, ale również wszyscy ci, którym na sercu leży dobro dzieci i polskiej szkoły, a to w proteście przed planowanymi zmianami dotyczącymi tzw. edukacji seksualnej dzieci. Przedmiot, który ma wejść do obowiązkowego programu nauczania od nowego roku szkolnego, jest lewackim zamiennikiem wychowania do życia w rodzinie. Jego integralnym elementem ma być wmawianie dzieciom walorów seksualnej różnorodności.
przybliżanie ideologii LGBTQ+, a to wszystko przewrotnie wplecione w rozmowę o diecie czy prozdrowotnych aspektach sportu. Wychowanie seksualne w lewicowej wersji to jest wstęp do tego, żebyśmy mieli Jugendamty, żebyśmy mieli urzędy, które będą decydowały ideologicznie, czy my wychowujemy dzieci zgodnie z wolą partii. W takim kryzysie zdrowia psychicznego jesteśmy, że ja nie wiem, jak trzeba być bezwzględnym człowiekiem, żeby podburzać, żeby dziecko nie uczestniczyło w procesie edukacyjnym, który mu da podstawową odporność również na kryzysy psychiczne, który mu pokaże, jak zdrowo się odżywiać, jak stosować profilaktykę w swoim codziennym życiu, jak się badać, jak dbać o każde swoje zdrowie, fizyczne, psychiczne, seksualne. Lewackie metody wspierane przez posła Józefa Ciuka z Koalicji Obywatelskiej, który w swoich internetowych wpisach przybliża elementy nowego przedmiotu? Zdrowie seksualne, na przykład antykoncepcja, choroby, fakultatywnie kwestia społeczności LGBTQ+, stereotypy płciowe. I pyta zdziwiony. Gdzie tu demoralizacja? Gdzie seksualizacja? Gdzie lewactwo? Gdzie wchodzi się w kompetencje rodziców? Będą zbierać tragiczne żniwo za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, budując człowieka samotnego, oderwanego od rodziny, pogubionego w sferze własnej seksualności. Oburzonym rodzicom eksperci doradzają, by interweniować u nauczycieli, dyrekcji szkół, u księży, którzy nauczają w szkołach i u katechetów. Oni są przygotowani od strony merytorycznej do dyskusji. Można także wykorzystać tych nauczycieli, żeby oni protestowali, byli reprezentantem rodziców na forum Rady Pedagogicznej od strony merytorycznej. Oni się naprawdę na tym znają. Swoje wsparcie dla rodzin i rodziców deklaruje też Ordo Iuris. Michał Solarz, Republika. Tak, przejdziemy, przejdziemy. Tak, właśnie tak zrobimy, to jest Katarzyna. Dzień dobry, Katarzyna. Dzień dobry, Sławku. Dzień dobry, a, Katarzyna, jak ty pięknie wyglądasz, to jest coś niesamowitego. Tak, drodzy Państwo, my sobie tutaj poza anteną również rozmawiamy, bo tematy bardzo ważne. I gościa mamy już, Anna Krupka z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie witamy. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam Państwa redaktorów, witam Państwa przed telewizorami. Od rana rozmawiamy właśnie na temat tej edukacji zdrowotnej, tego pomysłu Ministerstwa Edukacji. Nowy przedmiot dla klasy 4-8. No, bulwersuje wielu rodziców, również nauczycieli. Protest 1 grudnia na Placu Zamkowym ma się odbyć. Jak pani poseł patrzy na to, no właśnie na to zdrowie, tak? Zdrowie seksualne, jak to było mówione. Seksualne. Tak, liczyliśmy, że może w tych propozycjach pojawi się jakieś stałe monitorowanie poziomu cukru we krwi u dzieci albo konsultacje dietetyczne. To chyba nie w to samo. Bo mamy promowanie ruchu chociażby. Promowanie ruchu, bo nam dzieci piją promowanie po prostu na potęgę. A tu jest promowanie jakiejś autoseksualności, no czegoś. Obowiązkowy przedmiot, który zakłada właśnie obowiązkowe uczestnictwo dzieci, czyli rodzice. My rodzice nie będziemy mieli wpływu na to, czy nasze dziecko będzie się edukować seksualnie, czy nie w szkole. Pani minister Nowacka mówiła, że ten przedmiot zastąpi przedmiot nieobowiązkowy, który nazwała dziwnym, wychowanie do życia w rodzinie. Ten przedmiot, zdrowie, edukacja zdrowotna będzie obowiązkowy. Pani minister podkreślała, że będzie to przedmiot obowiązkowy, czy tego chce jedna organizacja, czy stowarzyszenie, czy też nie. Wbrew wszelkim opiniom wprowadzi ten przedmiot, zresztą robi to rozporządzeniem, naruszając tak naprawdę konstytucję, wolności konstytucyjne. I jest zdeterminowana, aby to zrobić. I moje pytanie jest takie, ponieważ nie tak dawno pani minister Kotula wprowadziła możliwość odbierania dzieci rodzinom przez służby w ramach interwencji poza decyzją sądu. Moje pytanie jest takie, czy skoro ten przedmiot będzie obowiązkowy, to czy kiedy rodzice nie będą wysyłali dziecka na ten przedmiot, czy mogą się spotkać z tego rodzaju konsekwencjami? Bez wątpienia to seksualizacja małoletnich, seksualizacja dzieci, serwowanie im absolutnie jakiejś pseudo wiedzy, która im nie jest potrzebna. Ja obawiam się jeszcze o jedno, że w ramach tych zajęć będzie dzieciom sugerowane, że mogą zmienić płeć, jeżeli nie czują się kobietą czy mężczyzną, że będą mogły zmienić płeć.
tak jak to jest dzisiaj w niektórych stanach, w ramach Stanów Zjednoczonych, gdzie nawet dochodzi do tego, że opieka odbiera rodzicom dzieci, dlatego że rodzice nie godzą się na zmianę ich płci. Stanowisko minister Nowackiej i jej środowiska znamy, ono się tutaj nie zmienia. A jak się na to zapatruje cała koalicja rządząca? No bo to tutaj chyba nie wszyscy mają podobne zdanie, jeżeli chodzi o tego typu pomysły w edukacji, w szkołach. No to pytanie przede wszystkim do PSL-u, który sam siebie nazywa siłą konserwatywną, choć bez wątpienia konserwatywny nie jest. Ale jeżeli spojrzymy na ostatnie głosowanie dotyczące depenalizacji aborcji, to widać, że Tusk złamał kręgosłup moralny Kosiniakowi, Kamyszowi i wielu działaczom PSL-u, w tym także ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, który jest akurat z mojego okręgu, ze Świętokrzyskiego, Czesławowi Siekierskiemu, który w ramach swoich wszelkich kampanii, działalności w terenie odnosi się do konserwatywnych wartości, ale jednocześnie głosował za depenalizacją aborcji, czyli de facto legalizacją udziału w przestępstwie, jakim jest aborcja, czyli zabójstwo człowieka. A w jaki sposób to wygląda? Jak to wygląda w Ministerstwie Sportu? Bo wiemy, że pan Sławomir Nitras próbuje coś tam pozmieniać w związku z płciami. Ja zawsze przeciwko temu protestuję, żeby przeciwko parytetom, bo uważam, że jeżeli że kobiet ma być 50%, 30% czy 20%, ponieważ Jesteśmy za tym, żeby było 100%. Ja jestem za tym, żeby było nawet 120%, jeżeli one są mądrzejsze na danych stanowiskach, to niech będą same kobiety, a mężczyźni będą wtedy wypoczywać, będą robić proste prace. Zwykłe, normalne, proste. Do czego zostali stworzeni? Pan minister Nitras zaproponował nową ustawę, która wchodzi w tym tygodniu, będzie przedmiotem debat sejmowej. Ustawa wprowadza parytet 30% kobiet lub mężczyzn w zarządach polskich związków sportowych. Pan minister twierdzi, że będzie proponował działania inkluzywne, że chce upodmiotowić kobiety. Tymczasem, co ciekawe, to rozwiązanie problemów kobiet w sporcie, które proponuje pan minister, zostało zaprojektowane przez mężczyzn. Panowie ministrowie je zaproponowali. Mówię panowie ministrowie, bo w Ministerstwie Sportu i Turystyki w kierownictwie nie ma dziś ani jednej kobiety. W przeciwieństwie do tego, co było za czasów rządów pana premiera Mateusza Morawieckiego. Czyli ja nieprzerwanie przez 5 lat byłam w kierownictwie tego ministerstwa. Minister Nitras jest za parytetami w związkach sportowych, w zarządach związków sportowych, ale zapomniał o sobie i zapomniał o ministerstwie. Tak? Wiadomo, że jeżeli chce się zmieniać świat, to trzeba zacząć przede wszystkim od siebie. Natomiast pan minister Nitras nie ma tego rodzaju refleksji i dlatego w kierownictwie, na stanowiskach kierowniczych w Ministerstwie Sportu nie ma ani jednej kobiety. Z drugiej strony chce rozwiązywać problemy kobiet w sporcie, zapominając, że dzisiaj najważniejszym problemem kobiet w sporcie jest to, z czym zetknęła się chociażby Julia Szeremeta, nasza wicemistrzyni olimpijska. Nie oszukujmy się, jej ukradziono mistrzostwo olimpijskie. Ukradł zawodnik, który był biologicznym mężczyzną, ale identyfikował się jako kobieta. I dzisiaj tak naprawdę to jest problem kobiet w sporcie, nieuczciwej rywalizacji między kobietami a biologicznymi mężczyznami, którzy twierdzą, że są kobietami. Ostatnie badania chyba biologiczne i genetyczne właśnie owego mistrza olimpijskiego,
który rywalizował z kobietami, potwierdziły to, że chyba nawet został zdyskwalifikowany albo... Jeszcze nie został, ale rzeczywiście te nieoficjalne informacje z kilku różnych źródeł przedostały się do informacji publicznej, do opinii publicznej, tak. No ale jak widać, to nie jest problemem, ponieważ za chwilę duże pieniądze z warszawskiego ratusza popłyną na różnego rodzaju muzeum, queer, jakieś instytucje, hostele dla osób LGBT, że dzisiaj to jest najważniejszy problem do rozwiązania, zdaniem kandydata na prezydenta. A my widzieliśmy taki materiał, to o czym Karol mówi, widzieliśmy materiał pewnego starszego człowieka, emeryta, który mówi, że brakuje mu pieniędzy na jedzenie, brakuje mu pieniędzy na wykupienie leków, że musi chodzić na darmowe zupy do kościoła, żeby mógł przeżyć. Tymczasem znajdują się pieniądze na środowiska właśnie LGBT, żeby te środowiska mogły uprawiać swoją ideologię. Pytanie, czy ta ideologia leży w interesie społecznym? Absolutnie nie leży w interesie społecznym. Jeżeli chodzi o działania pana Trzaskowskiego, przeznaczanie środków tak wielkich, bo ja zsumowałam środki, o których mówi mnie między innymi Telewizja Republika i wychodzi nawet ponad 1 100 000 zł na tego rodzaju inicjatywy, jak to Muzeum Queer, jak jakaś Transtoria, jak Festiwal Filmów LGBTQ i plus, czy jakoś tam, na jakieś dziwne stowarzyszenia Teraz Polisz, których nazwa już mówi sama za siebie, a z drugiej strony miasto nie rozwiązuje podstawowych problemów mieszkańców. Mi się to kojarzy z sytuacją w Stanach Zjednoczonych, kiedy kandydatka, czyli Kamala Harris, mówiła o swoich wyobrażeniach o płci, serwowała w sposób drastyczny ideologię, tego rodzaju właśnie ideologię LGBTQ, ale także serwowała własne lewackie poglądy, chociażby podczas jednej z konwencji demokratów, kiedy Kamala Harris była prezentowana jako kandydatka na prezydenta, można było sobie w specjalnym busie zrobić aborcję na życzenie i to jeszcze za darmo. Aborcję i wasektomię. I Amerykanie takim zachowaniom powiedzieli nie. Tak samo wierzę, że będzie w Polsce, Polaków, dla ludzi najważniejsze są innego rodzaju problemy. Przede wszystkim dzisiaj Polska jest trapiona przez problemy gospodarcze, przez szalejącą drożyznę, likwidację miejsc pracy, masowe zwolnienia, a jednocześnie spowolnienie PKB. Ale wybory parlamentarne w Polsce pokazały coś innego, że szczególnie te regiony Polski, których dotyczą kwestia zagrożenia miejsc pracy, nie wzięły tak wyraźnego udziału w wyborach. To duże miasta, duże aglomeracje, gdzie są największe firmy, głównie usługi, a nie produkcje, to one podjęły decyzję o tym, jak dzisiaj wygląda ta scena polityczna. Chcę panią zapytać, czy te konsekwencje przegrania demokratów i tego sposobu myślenia o świecie odbije się w Europie tym, że zostaną tutaj rzucone wszystkie siły, żeby wygrać wybory, chociażby przyszłoroczne wybory w Polsce, które mają domknąć system, o której mówili przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Już zostały rzucone wszystkie siły, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. To mieliśmy dyktat Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, w zasadzie taki szantaż, że jeżeli ludzie będą nadal wybierali Prawo i Sprawiedliwość, to nie dostaną środków z KPO. Kiedy ludzie wybrali, niestety, no, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, ale nie stworzyło rządu. Raptem okazało się, że środki z KPO będą przywrócone i nie potrzeba żadnych zmian w prawie, których oczekiwano od rządu Prawa i Sprawiedliwości. To pokazuje, jak Europa, jak Unia Europejska, Komisja Europejska gra nieczysto i w sposób absolutnie podły próbuje
próbuje narzucić Polakom wybory i rząd, który jest wygodny dla nich, który będzie ich wasalem, który będzie godził się na wszystko, tak jak zmiana traktatów, która sprawi, że Polska nie będzie już tak naprawdę państwem suwerennym, będzie państwem zarządzanym z zewnątrz, a tak naprawdę terenem zamieszkiwanym przez Polaków, zarządzanym z zewnątrz. Kto byłby najlepszym kandydatem, który byłby w stanie odeprzeć wszystkie te działania, na przykład Unii Europejskiej, o których pani mówi, kto byłby naszą taką tarczą, pani zdaniem? Najlepszym kandydatem będzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości. W tym momencie, znowu nie docisnęliśmy. W tym momencie jeszcze trwają ostatnie badania, które mają na celu to, abyśmy wybrali takiego kandydata, który po prostu te wybory prezydenckie wygra, w co ja głęboko wierzę. Ludzie, proszę nas przebadać z tych badań. Z chęcią odpowiemy na... Proszę zaproponować 3 nazwiska, te najmocniejsze, i my odpowiemy. Rozumiem, że te badania w tej chwili trwają. To są badania organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Państwo sondują, który z kandydatów ma największe poparcie, rozpoznawalność, medialność, i w związku z tym taka. To są szerokie decyzja. Badania, które były poprzedzone badaniami jakościowymi, a teraz jeszcze trwają badania ilościowe. Aby takie badania miały sens, to muszą być robione na odpowiedniej próbie, przy odpowiednim doborze, tak aby nie był on wykrzywiony. I te badania naprawdę są solidne w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości. To nie badania wygrywają. Wygrywają ludzie, pani poseł. Wygrywają ludzie, ale chodzi o to, żeby wybrać takiego kandydata, który wygra wybory. A kogo by pani wybrała? Sikorskiego czy Trzaskowskiego? Naprawdę rywalizują ostro. Widzimy tę rywalizację. A tam jeszcze marszałek jest. A tam jeszcze marszałek. Kogo pani wybrała? Który jest lepszy w tej chwili? Ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego. Pani poseł, to jeszcze zapytam o te pieniądze, o których pani wspomniała, że Unia Europejska wstrzymywała pieniądze z KPO. Teraz te pieniądze zostały odblokowane. Pytanie, gdzie one są? No bo dziurę budżetową mamy, niebywało. Ma być jeszcze większa. Pani Ursula przyjechała, obiecała również pieniądze dla Powodzian, którzy zdaje się do tej pory tych pieniędzy nie dostali. Więc gdzie są te pieniądze, które zostały odblokowane tak hucznie przecież? No to jest pytanie do rządu. Natomiast rzeczywiście sytuacja finansów publicznych jest tragiczna. W tym roku deficyt wzrósł do 240 miliardów. W przyszłym będzie to 290 miliardów. Czyli na dwa lata trzeba będzie tak naprawdę dać 600 miliardów złotych, żeby te deficyty zasypać. Z drugiej strony już w trzecim kwartale PKB spadł w relacji do analogicznego okresu w zeszłym roku. Mamy gigantyczny wzrost cen, inflację, która plasuje nas, inflację na przykład cen żywności, wzrost cen żywności plasuje nas na podium w krajach OECD. Na trzecim miejscu jest tak wysoki. Mamy drożyznę, mamy jedne z najwyższych, jeśli nie najwyższe ceny energii w Unii Europejskiej. I szanowni państwo, dobrze to już było za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, że wzrost PKB był wyższy 2,5-krotnie od średniej w Unii Europejskiej. Obniżaliśmy podatki, powstawały nowe miejsca pracy, było rekordowe niskie bezrobocie. Jednocześnie podwyższaliśmy wynagrodzenia minimalne i realizowaliśmy ogromne programy społeczne, ale także w sytuacji kryzysu potrafiliśmy pomagać, organizując tarcze,
antykryzysowe, tarcze energetyczne. W przypadku kryzysu wywołanego chociażby COVID-em to było tak naprawdę utrzymywanie miejsc pracy, dofinansowania dla przedsiębiorstw, ale także były tarcze energetyczne, które chroniły zwykłych Polaków przed wzrastającymi cenami energii. Dzisiaj nie ma takiej ochrony. Ponadto wprowadzono podatek VAT na żywność, który my znieśliśmy, w związku z czym Polakom żyje się po prostu strasznie. No tak, to w takim razie jaki program zaproponować Polakom, skoro wszystkie te działania, o której pani mówi, jednak przyniosły efekt taki, że no nie rządzicie dalej. Więc mimo wszystkich tych rzeczy, o których pani powiedziała, przegraliście z programem, który zresztą koalicja teraz z sukcesem realizuje, czyli pieniędzy nie ma i nie będzie. To jest jedyny z postulatów, który im się udało zrealizować. I widać to chociażby na południowym zachodzie Polski. Sytuacja po powodzi jest dokładnie taka sama jak w dniu powodzi. Nic się nie zmieniło. Co można dzisiaj mimo wszystko, nie patrząc już na tych, którzy nie potrafią zarządzać, pomóc tym ludziom? Jakie działania powinien, może trzeba im podpowiedzieć po prostu, może oni tego nie wiedzą, dorwali się do władzy, a trzeba im po prostu podpowiedzieć, bo szkoda tych ludzi, którzy tam cierpią. Przede wszystkim oni oszukali Polaków, obiecywali 100 konkretów. Dziś, czyli 340 kilka dni po wyborach parlamentarnych, tak naprawdę zrealizowali chyba 28 konkretów, z tego co pamiętam, a miało być 100 konkretów na 100 dni. Jeden z ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, pan Wieczorek, z rozbrajającą szczerością powiedział, że akademiki za złotówkę to ściema. I tak naprawdę mam poczucie, że cały ten rząd to ściema. Wszystko, co obiecywali, jest po prostu ściemą. W tym sensie pan minister Wieczorek powiedział prawdę. Dlatego trzeba przede wszystkim odbudować wiarygodność polityków, a nikt nie ma wyższej wiarygodności w polityce niż Prawo i Sprawiedliwość. Program 500+, z którym dochodziliśmy do władzy w 2015 roku, o którym mówiliśmy w kampanii, wprowadziliśmy w ciągu 100 pierwszych dni rządu pani premier Beaty Szydło. To pokazuje, że byliśmy, jesteśmy i będziemy wiarygodni. I absolutnie trzeba powrócić do polityki wsparcia tak rozwoju Polski poprzez realizowanie wielkich inwestycji, jak Centralny Port Komunikacyjny, jak elektrownie jądrowe, ale także trzeba po prostu pomagać i wspierać zwykłych ludzi, Polki, Polaków w ich codziennych zmaganiach, wprowadzić tarcze energetyczne, bo dzisiaj przez szalejące wysokie ceny energii spada tak naprawdę także i przez wzrost cen różnych artykułów i usług spada tak naprawdę konsumpcja, czyli dwa filary rozwoju, jakimi są wielkie inwestycje i konsumpcja, dzisiaj tak naprawdę wpływają negatywnie na wzrost gospodarczy. Co Donald Trump, co wybór Donalda Trumpa na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych zmieni w Polsce? Ja myślę, że Donald Trump to przede wszystkim wielka troska o bezpieczeństwo Polski. Za czasów Donalda Trumpa, kiedy Donald Trump był prezydentem, chociażby zostały zniesione wizy dla Polaków, ale także ten czas kojarzy się dzięki jego decyzjom jako czas, kiedy wojska amerykańskie i wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego zaczęły stacjonować w Polsce, a to tak naprawdę w sposób ewidentny wpływa na bezpieczeństwo Polski. Wreszcie ostatnio oddana tarcza antyrakietowa, która jednak była realizowana za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości,
także sprawia, że to bezpieczeństwo wzrasta. Donald Krupka, Trump... Pani poseł, musimy tu postawić kropkę, bardzo przepraszamy, ale mamy już prawie 4 minuty po godzinie 8, to oznacza, że musimy przenieść się do innego studia. Anna Krupka, Prawo i Sprawiedliwość, naszym gościem. A propos bezpieczeństwa... Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. A propos bezpieczeństwa, ono także będzie tematem przyszłorocznych wyborów i być może dyskusją w programie Michała Rachonia, którego widzą Państwo na ekranach. Dzień dobry, panie redaktorze. No, dzień dobry. Słuchajcie, też przysłuchiwałem się rano waszej dyskusji i muszę powiedzieć, że to, co powiedział Sławek, że pojawia się, ty użyłeś sformułowania gniew, kiedy patrzy się i słyszy się o tym, co się dzieje w miejscach, które objęte zostały powodzią, kiedy słyszy się o tym, jak wygląda życie zwykłych ludzi będących ofiarami dzikiej tak naprawdę reprywatyzacji i jak się myśli o tym, co robią dzisiaj ci, którzy za tę reprywatyzację odpowiadali, tak? Hanna Gronkiewicz-Waltz, to o niej mowa i myślę, że gniew również w każdym, przynajmniej tak obserwowałem wasze reakcje, rodziców budzi się, kiedy słyszycie o planach nowego obowiązkowego przedmiotu. Ja przez cały weekend musiałem w domu odpowiadać na pytania dotyczące tego, o co w tym wszystkim chodzi i choćby z tego powodu jestem absolutnie wściekły, bo to ja jako rodzic wybieram moment, w którym informować mam swoje dzieci o sprawach, o których pani Barbara Nowacka chce, żeby przymusowo były informowane w momencie, kiedy ona i Donald Tusk sobie to wybiorą. Bardzo mi się to nie podoba i to również budzi mój gniew. Myślę, że to... Sporo gniewnych ludzi dzisiaj w Republice mamy. Od rana. Ale to wszystko przez was. Dobrze, że czasem wszystko przez Nowacką, tak. A przecież nic nie mówiłem. Siedzę tylko tu grzecznie na kanapie, nie odzywam się. On tam wyciąga te swoje zabawki z zapasuchy. Ja tu mam, każdy ma swoje zabawki. Ja przyniosłem jakiś termostat. Ja, nie, tak to się termostat chyba nazywa. Termostat. Natomiast my się tu pytamy, bo tak, dzieci wpadają nam w jakąś otyłość zatrważającą. Dominujemy w tych wynikach. Zamiast prowadzić, nie wiem, jakieś porady żywieniowe, indywidualnego dietetyka, badania krwi, prawda? Że to wariactwo będzie używało dokładnie tego rodzaju argumentacji. Znaczy będziemy słyszeć w tym po prostu obłąkańczym świecie ludzi, którzy świadomie po prostu niszczą wszystko, co wartościowe, wszystko, co jest jakimś spoiwem naszej wspólnoty. Oni będą używać tego argumentu. Kiedy my będziemy 1 grudnia, a to między innymi w wyniku waszej dzisiejszej porannej dyskusji, tego, co na antenie przez weekend robiliśmy, myśmy dzisiaj podjęli decyzję, że w tę manifestację 1 grudnia Republika się z całej siły zaangażuje. My będziemy mieli tam swoje studio. My zapraszamy już teraz wszystkich Państwa na 1 grudnia, żeby przyjechać do Warszawy, żeby być w Warszawie, żeby zaprotestować przeciwko temu. To całe towarzystwo od tej Nowackiej, od tego Tuska, od tych wszystkich ludzi, oni użyją dokładnie tego argumentu, o którym ty mówisz. Znaczy oni powiedzą, że to jest przedmiot, w którym chodzi o zdrowie, a nie o rzeczy, o które chodzi im w rzeczywistości. I kiedy ktoś będzie mówił, ja się nie zgadzam na to, żeby pani Nowacka decydowała o tym, kiedy ja mam ze swoimi dziećmi rozmawiać o tym, co oznacza seksualizacja albo autoseksualizacja, to to ona wybierze. I oni użyją właśnie tego argumentu, panie Rachoń, o co panu chodzi? Przecież my będziemy uczyć o odżywianiu, o zdrowiu, bo to będzie przedmiot, to jest kłamstwo. To nie o tym będzie ten przedmiot, i o tym już przekonywaliśmy się wielokrotnie, ale właśnie tych argumentów użyją i nie będą uczyć tego, o czym, Karolu, w tej chwili mówisz, bo to przecież nie o to chodzi. Nie o tym były te wybory, no. W ogóle nie o to chodziło. Rozumiemy, że u ciebie, Michale, w programie również ten temat będzie poruszany. Czy dalej UFC pan oglądał, proszę pana, John Jones tam taki nie, speech nie zrobił, że... Nie oglądałem tej gali, oglądałem inną i tak w zasadzie... Znowu tak w stronę Sławka patrzę. Znaczy... Kiedy wystartuje jako przedstawiciel Republiki, zrobimy mu taki się pochwalić, że walczyłem z Marcinem Tyburą, który walczył wczoraj w Nowym Jorku i wygrał. No właśnie. A ja z Marcinem remis. Do czego ja piję? Do tego, że jeden z naszych widzów zaadresował właśnie X-a do nas, do naszej stacji i pyta, czy myśmy widzieli wpis, nie wiem jakie jest źródło tego zdjęcia, ale gdzieś tam w sieci znalazł nasz widz zdjęcie.
jak w trakcie podróży samolotem Donald Trump ze swoim towarzystwem ogląda walkę, tę właśnie galę, i w trakcie tej gali, zdaje się, ogląda walkę polskiego fightera, więc Donald Trump był na miejscu. Nie, ja wiem, ja widziałem oczywiście, to, co się wydarzyło po zwycięskiej walce w kategorii ciężkiej. Pan Jones, tak? Nie znam tego fightera. To zrobił. To widziałem, ale całej gali nie oglądałem. Natomiast niedługo będzie okazja obejrzenia gali MMA na naszej antenie. I to tylko, żeby nasi widzowie mieli świadomość. Ale my tu mamy zawodnika, łysego z brodą, w którym zbiera gniew. Ja mogę komentować. Podwójne dopio i mogę zapowiadać. A czekaj, to jest w ogóle bardzo ciekawa propozycja, bo my mamy do rozwiązania pewien, że tak powiem, selekcjonerski problem. I dobrze, że się, w tej sprawie zgłaszasz, bo tam rozwiązuje pewien problem. My mamy taką propozycję, gdyby tak w przyszłości spółka Republika Incorporated wystawiła naszego, prawda, tygrysa z Dzielnej. Ja niestety jestem troszeczkę młodszy od Mike'a Tysona, także nie wiem, czy nadaje się jeszcze na... Szybowski Tyson. Troszeczkę. Pamiętaj, wiek to jest tylko liczba. Najwyżej przegrasz na punkt. To byłoby niezłe. I proszę Państwa, badając Sławka, nie można byłoby stwierdzić, że to nie jest facet. Nie da rady. To jest po prostu... To jest 100%. To jest po prostu robot, wszyscy jesteś o tym wiedzą. Cis mężczyzna. Całkowicie. Nie idźmy tą drogą, bo będziemy musieli wytłumaczyć naszym widzom, co to znaczy cis mężczyzna, cis kobieta, i będziemy musieli wytłumaczyć, że ci szaleńcy... Przyjadą do muzeum queer, to wiedzą. Się dowiadamy do stoiska takie. Że ci szaleńcy spod tych właśnie tęczowych wszystkich znaków, oni wymyślili specjalne słowo na kobietę i na faceta, czyli po prostu na zwykłą kobietę i na zwykłego faceta, tak jak to po prostu powinno być. I oni uważają, że to jest specjalna nazwa. I ta specjalna nazwa to jest właśnie cis kobieta, cis mężczyzna. Więc jeżeli 99% czy ile tam procent naszych widzów po prostu jest zwykłymi facetami, zwykłymi kobietami, to w tej szalonej, tęczowo-nowacko-lewackiej rzeczywistości musicie Państwo wiedzieć, że od teraz jesteście cis mężczyznami i cis kobietami. Cisie, zrób herbatę. Przepraszam, cis, moja draga, jaką herbatę, przecież i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cis na kawę. Cis na podwójne dopie. O, bardzo dziękujemy. Dziękujemy pięknie za tą wymianę słowną. 10 minut po godzinie 8, proszę Państwa, my z wielką radością, ale i smutkiem żegnamy się, bo byśmy jeszcze z Państwem posiedzieli. No ale to tak nie wolno zajmować kanapy. Jutro o 5:30 pojawimy się w Państwa domach, chyba w tym samym składzie. I będziemy pili podwójne dopio. I jest to szansa. Dobrego, pięknego dnia. Dobrego. Za chwilę program Michała Rachonia. Jedziemy, a my przypominamy, że tylko razem możemy więcej, proszę Państwa. Więc numer rachunku, który się wyświetla, i dane do przelewu gwarantują naszą stałość, naszą pracę i to, że możemy dostarczać Państwu informacje, których inne anteny nie przekazują, ale widać to w oglądalności. Jesteśmy jedną z najchętniej wybieranych stacji informacyjnych w ostatnim czasie, a ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt dni z rzędu pokazują, że najchętniej wybierano, za co Państwu z całego serca dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.